Za oknem raczej ciemno, za oknem raczej zimno. To już kolejny dzień oktawy Bożego Narodzenia. Dzień, w który jest dłuższy niż ten, który był wczoraj. Dlatego, że Boże Narodzenie świętujemy w momencie przesilenia. Ta ciemność nocy osiągnęła już maksymalną długość. Od momentu narodzin Jezusa jest coraz więcej światła. I dzisiaj będziemy uczyć się na nowo patrzeć. Ładnych parę lat temu w Krakowie, w Dzień Bożego Narodzenia, okazało się, że u Dominikanów nie ma tradycyjnej szopki, że nie ma pięknej figurki Matki Bożej, Józefa raczej starego, pochylonego nad dziecięciem, że samego dziecięcia też nie ma. W miejscu, w którym zazwyczaj bracia przygotowywali szopkę, zawisła taka wielka płachta, a na niej namalowana ikona narodzin Pana Jezusa. Z tego, co pamiętam, to wywołało to niezłe zamieszanie wśród wszystkich przyjaciół Dominikanów, a wśród sporej części nich to nawet oburzenie. Jak oni mogli to zrobić? Nie ma sianka, nie ma żłóbka, nie ma tego przekazu, nie ma tej dotykalności i realności wcielenia. Że takie płaskie. Już trudniej było się przedrzeć przez znaczenia, które przyniosła ze sobą ta, no jednak nieortodoksyjna ikona, ale te momenty, w których można było zobaczyć Jezusa, który składany jest do żłobu, który raczej przypomina już grób. Że to wcielenie to nie jest jakaś sentymentalna historia i opowieść, ale on przychodzi od razu po coś, żeby spełniło się Boże Słowo i Słowo proroków. On przychodzi oddać życie i on tak wchodzi do tego grobu, jak ziarno wpada w ziemię po to, żeby obumrzeć i wydać plon obfity. To dzieciątko jest tak owinięte w pieluchy, że to wygląda jakby było już w całunie grobowym. Tam mnóstwo jest tego typu znaczeń, takich głębokich, teologicznych. Tam nie ma tego ciepełka, którego byśmy oczekiwali od całego, dosyć niestety często kiczowatego wystroju świątecznego. Jeżeli dzisiaj chcę mówić trochę o patrzeniu, to chcę zachęcić do kontemplacji. Ten najcudowniejszy sposób, ale to też obietnica samego Pana Jezusa, wypowiedziana w Ewangelii Mateusza w kazaniu na górze, błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Dlaczego to jest możliwe? Dlatego, że On się wcielił. Kto widzi mnie, widzi Ojca, mówi Jezus do Filipa. My uczymy się tak patrzeć, żeby zobaczyć już teraz coś, co jest niewidzialne. Że my już teraz możemy widzieć Boga. To głębokie westchnienie oznacza, że to jest tak bardzo proste. Nauczyć się patrzeć tak, jak patrzy Jezus. Tajemnica Bożego Narodzenia, ona rozciąga się na taką cudowną przemianę nas samych, że Bóg w tej tajemnicy przyjmuje wszystko, co ludzkie, ale też to przebóstwia swoją obecnością. Jak to wygląda w praktyce? No warto się przyjrzeć Jezusowi. Kiedy zatrzymał się nad Jeziorem Galilejskim, zobaczył trudzących się, tak dosyć beznadziejnie tego dnia, rybaków, trudniących się połowem, zobaczył ich i powiedział, pójdźcie za mną, mam pomysł na wasze życie. Oni natychmiast to wszystko zostawili, ale to on ich zobaczył. Kiedy przeprowadzili do Jezusa kobietę przyłapaną na grzechu, całą w lęku, że za chwilę ona umrze, bo powinna być ukamienowana.
On zobaczył coś więcej. W tych sędziach zobaczył nieprawość, w tych, którzy mieli już kamienie gotowe, żeby wykonać wyrok, ale w tej kobiecie zobaczył tęsknotę za miłością. Zobaczył jakieś takie chore, biedne, wygłodzone człowieczeństwo. I to spojrzenie Jezusa ją ocaliło. Pewnie tak było z Zacheuszem, którego wypatrzył pośród liści sykomory. Tysiące sytuacji, w których Jezus widzi to, co normalnie jest ukryte, to, co jest nieoczywiste. Jak byłoby cudownie mieć tak uzdrowiony wzrok. Być może trzeba, tak jak ślepiec Bartymeusz, krzyczeć: Panie, Panie, ulituj się nade mną. I wtedy On przychodzi i przywraca mi zdolność widzenia rzeczy w prawdzie, we właściwym rozmiarze, we właściwym kolorze, we właściwym tonie. Ja już wtedy tego nie wkładam w jakieś inne układy, odniesień, nie odczytuję rzeczywistości fałszywie, ale widzę ją tak, jak widzi Bóg. Tego uczy modlitwa, tego uczy kontemplacja, tego uczy to, że ja zgadzam się na Jezusa Chrystusa i pozostaję z Nim w głębokiej przyjaźni i zażyłości. Moje serce jest czyste i zaczynam widzieć Boga, zaczynam widzieć te ziemskie sprawy po Bożemu.